Witajcie, z tej strony Mafia Solec. Siemaneczko, z tej strony Brączek. I jak widzicie, to witamy was w Farming Simulator 2015 na typowej polskiej wsi V2. No i co by tu dużo mówić? Odcinek do Brączka z poprzedniej akcji obornikowej i prasowania macie w opisie, a my lecimy sobie z dalszą częścią dzisiaj. Mateuszku, pokaż, a żeś się nie przebrał, tak śmierdzisz obornikiem. Powiedz mi, co będziesz dzisiaj robił na odcinku? To może opowiemy ogólnie, co będziemy oboje robić. Właśnie, tak? Oboje możemy opowiedzieć i nowe nabytki. To chodź najpierw do ciebie pokażemy. Dobra, to bo u mnie ważniejsze jeszcze brony już mam zamówione, znaczy zamówione. Już no prawie zamówione, bo nówki biorę, bo dostałem dotację. Jak widzicie, zakupiony został paszowóz do karmienia krówek firmy Sano i mamy też ścielarkę, no bo już kiedyś było mało krówek, to się tam ręcznie, ale teraz to już się nie opłaca. Wszystko prasujemy praktycznie w duże. I z takich nowych nabytków to by było na razie na tyle. Teraz jeszcze do Brączka jedynie lecimy pokazać. Brączek sobie dokupił przyczepę, no bo wiecie, jedna no to troszkę ciężko i pożyczał ode mnie ciągle i on nie będę mu pożyczał. Jak ja mam dwie, nie jedną. No a ty miałeś małą tą. Tak, Zita jeszcze 60, bo dopiero co skończyłem prasować. Jo, jest kurwa straszna mgła z tego co widzicie. O, przyspieszymy sobie właśnie czas. O, ale pięknie, no ładna ta przyczepa jest, naprawdę. Ważne, no, że masz tą. Jak widzi ta koło zapasowe dostałem w gratisie. No właśnie miałem powiedzieć, to także jest okej. Ładne dwie przyczepki. No a co, my lecimy sobie z dalszą częścią dzisiejszego, ale żeś zboże masz w tym roku, bo ja już miał co wywozić. A my lecimy sobie z obornikiem na pola. Bo już muszę troszkę wysprzątać w oborze. A ja cisnę wtedy dalej tą prasować i czekaj, wtedy zacznę talerzować dalej, bo kurde tego talerzowania też od cholery jeszcze mam. Ale tutaj no Boże, Brączka 60 to normalnie wczoraj to tak, o Boże, widzicie, a kurwa, to jest ten. Normalnie nie do wyobrażenia co ona robi, dęba staje. Obciążnik pożyczył 1000 kilo. Ale to nic nie daje. Gdzie 1000 kilo? Kurwa, tu tona 200 jest, 700. Co tona 700? Nie, 700 jest, żartowałem. No właśnie. Kurwa, ja później ja tam nie wjadę, nią ona będzie się tak podbijać, że mi obory nie rozwalił dym z komina od niej. Kurwa, dziurę mi wypali. Jak, no jak pies na Bolusiowie. Tylko spokojnie. Jop. Dobra. Ogólnie to mamy co do poopowiadania. O właśnie, nie wiem czy wiecie, ale na pewno nie wiecie, bo wam nie mówiłem. Moja 60 niestety nie poorałem jeszcze wszystkiego, ponieważ moja 60 wypluła ostatnio uszczelkę. A to już nie tak ostatnio, już chyba chwilę temu, czy nie? No, ale nie było kiedy nawet odcinka, żeby o tym pogadać. Tak teraz polskie maszynki, to tak wiecie. Akurat jest czas, ja tak sobie ostatnio oram, naprawdę orało się zajebiście. Zostało mi może 4 przejazdy w jednym i z powrotem i poprzeczniaki do zrobienia. No i oczywiście, ja już tak bokiem sobie siedziałem teraz, bo wiecie, jak było sucho, to na pompie praktycznie cały czas. A teraz sobie boczkiem usiadłem, ustaliłem daną głębokość i wiecie, jak teraz ładnie popadało, mokro, wszystko ładnie, pięknie. Gaz ręczny sobie także ustawiłem. I dobra, oramy sobie, oramy, no i nagle coś tak strasznie zaczęło mi schodzić z mocy i tak patrzę do tyłu, niby gliny nie ma, lekka górka, no dobra, on to podnoszę, a ona nadal mi prawie gaśnie i tak radio było, nie dosyć, że jeszcze ona troszkę, wiecie jak to kabina w 60, nie dosyć szczelna, ale się tam wbije, a dobra, wbiłem się i patrzę, tak nagle wyciszyłem sobie radyjko, o kurwa, tu przyjebałem, wyciszyłem sobie radyjko, ja tak kurwa patrzę, ona gorzej niż lokomotywa. Czarno, no rozumiecie? Było tylko pach, pach, a najlepsze to był jej dźwięk, pach, 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 pach. Normalnie kurwa jak parowóz jakiś, nie? Ja mówię, ja pierdolę, co się stało, wyskoczyłem z niej. Ja mówię, kurwa, w tłumnik się urwał, nie? Ja tak słucham z tłumnika, pach, 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 pach. Dobra, wystraszyłem się, zgasiłem ją, szybko dzwonię do taty, nie? Mówią się, weź przebieg, bo coś się stanęło chyba z 60. No i tata przyszedł, patrzy. No i prawdopodobnie uszczelka pod głowicą. No i chciał zjechać z pola, bo musiał. I uwierzcie, że mieliśmy taki lekki podjazd, ona nie dała rady, po prostu te 4 razy próbował, a dymiła tak, że aż mi jej szkoda, bo naprawdę, i pierwszy raz mi szkoda 60 było. No ale niestety trzeba się za nią niedługo brać, bo trzeba dokończyć. Ale no, orka zimowa, także nie ma się co spieszyć. A ja już, poczekajcie, o Boże, jak mnie to buja. A ja sobie teraz tutaj już stanę i jedziemy pierwszą przyczepkę wywieźć na pole. A ty, Mateusz, opowiedz o swojej farmie, a nie ty nim, może zapomniałem, także ja kontynuuję dalsze swoje pytanie, odpowiedź. Ja nie mam 60, która wypływała w tłoki, znaczy te. Jo, ale fajnie by było tak, jakby w FS-ie zrobili właśnie jakieś tam, te. Ja by mogli w końcu bolka 60 zrobić. O, jak mnie palec boli. Jo, mogliby. Dobra, jadziem. Jadziem sobie, jadziem na pole. Myślę, że jeszcze ze 2 przyczepki wwiozę i będzie na tyle pewnie, bo jedziemy sobie prasować już. A co ty byś pracował? No ja jeszcze mam 2 pola zadałem.
A no tak, zapomniałem. Wyprasuję tony i na następnym odcinku prawdopodobnie zrobimy sobie jakieś zbieranko, ustawię sobie stuk. I co? I bierzemy się za kiszonkę. Czyli za jakiś odcinek. No, po tym odcinku jeszcze jeden i bierzemy się za kiszonkę. A zbieranie kiedy? No mówię, że po następnym, na następne zbieranie. Aha, no tak, zapomniałem. Ja taki kurde, zakręcony. O Jezu, czekaj, to ja muszę sobie, przepraszam, że ten, ale... O, widzicie, trzeba dobrze podjechać. Niestety nic nie zrobię, że kipuje mi na tą stronę, a wywala na tą, no tak, taka jest przyczepa, tak. A nie, otwórz lewe, nie, dobrze. Nie mogę niestety tego zrobić, dobra, już mamy ładną kupeczkę usypaną. Ale mi tu litania wypierdoliła. Jaka litania? No kurwa, jak włączyłem F1. Masakra. No jo, tam jest taki ten, długi. Jo, a teraz jak od przyczepy ma te wszystkie funkcje, nie, to... Kurwa, ja mówię, matko boska. Ostatnio co tam, byliśmy sobie jeszcze u Gołego. Jaja w chuj, może to ogląda. Będzie jakiś vlog niedługo na tym kanale Mafia Solid Games. Nie Games, tylko Mafia Solid Steam. Bo nagrywaliśmy trochę u Gołego. Tam z głowy będzie, z GoPro, jajca były jak 150. Co tam, jeszcze jak my Beka, bo w sumie wszyscy już dawno posieli, a my dopiero sialiśmy u Gołego pszenicę. A jak to jest możliwe, że dopiero tak późno? No wiesz, jak on tym swoim kukarlingiem dopiero się obrobił. Ale wiesz, zasiał bardzo gęsto, bo 2300 siał. O. Także bardzo gęsto, no bo na zimę i bardzo już późno. Także no, ale plony i tak będzie miał zajebiste. Mówię, no ten kukarling jest po prostu, ja mam nadzieję, że on zawita niedługo na moich polach. Jestem ciekawy, jak będzie szedł pod górkę i w glinie. Podobno właśnie byli już na takim polu, to kurwa ledwo się radził. Ale teraz ty naprawdę... Ty siał tym ciemnikiem. Co? No będzie mi siał zboża. No czemu? No kurde, wiesz ile to jest mniej roboty ze wszystkim? Czekajcie, bo ja muszę sobie teraz tu tak, objechać. Czemu mniej roboty? No tak, odlicz sobie tak, ja muszę zaor... Musisz tak, no w tym roku fakt, że je było pryskane. To trzeba tak, zaorać. A dobra, wbiłem się. Trzeba zaorać wszystko. Później trzeba sobie doliczyć, znaczy no, dobra, zacznijmy od talerzowania, bo mówię, trzeba najpierw talerzować. Później trzeba to zaorać, zasiać, rozsiać nawóz, zbronować, zwałować, jeśli ma się wały. Ja niestety będę miał dopiero od wiosny. I później dolić sobie kolejny jakiś tam nawóz po tym. A tutaj masz tak, że on ci wjeżdża od razu po tym, po rżysku. I masz, wiesz, od razu nawóz daje pod i nad ziarko. Więc odlicz sobie ile to jest o wiele mniej pracy. No i podobno tutaj masz tak, nie masz zboża co 12 cm, tak jak w normalnym siewniku, masz co 15, bo ta szyna wysiewna co 15 sieje. I co jeszcze? No w dodatku masz pomiędzy, podobno to co zostaje właśnie, wiesz, ta ziemia nieruszona, to jeszcze lepiej, ma więcej miejsca zboże na rozrastanie się. No i ogólnie Goły jak od tej pory co zaczął, kurwa płoce rozjebałem pod chałupą, o widzicie, wypogadza się już dzisiaj. I Goły mówi, on o wiele lepsze plony ma dzięki temu. Więc no, o Jezu, wyrwałem, brączę, jak ci kurwa urwę most. Jak ci zegnę w pół, no przepraszam. Boże, ile kostek ja narobił. Jo, nie wiem, czy ty to zbierzesz. Bo widłami, będziesz ty, widły se zapniesz. Dobra, mamy. Ogólnie, naprawdę, daleko w cholery jest. Jeszcze jedną przyczepę musimy wywieźć. O Jezu, zobacz ta kurwa, ta 60 nie jest wyposażona do tura. Jak nie? No nie jest. O Jezu, wysypało mi się, dobra, mamy pełną. Dobra, lecimy sobie w tą. Więc mówię, no ta, jak to jest, strip trill? Strip, do, nie wiem czy dobrze to wymówiłem. Co ty mówisz? No to coś, ogólnie tak jak on sieje, to się nazywa strip trill. To nie jest, no bezor, i to jest inaczej system bezorkowy, tak? I co ty robisz, że tak, a, zjeżdżasz na farmę, ja tak mówię, kurwa, brączek u mnie. Boże, że o Jezus Maria, co to się stanęło? Ej, ładna, piękna pogoda dzisiaj, ładnie ogólnie z tego co widzę. Także luz, będzie fajnie do prasowania, słoma powinna akurat na południe być. Ja. Jak ja teraz prasował już? No ty to tam, koski to chuj, nie? Ziomaleśki. Ogólnie to jeszcze mogę wam się pochwalić, miałem egzaminy zawodowe. Pierwszy zdałem, no bardzo ładnie, bo... No bardzo ładny, ja nie wiedziałem, że takie oceny jest bardzo ładne. Bardzo ładna ocena, pani nam stawia plusi, te słoneczka. Poczekaj, QR. I zaraz się pochwalę jeszcze. Drugą kubkę, jo, drugą kubkę sobie sypniemy.
Ogólnie miałem na 40-28 bez żadnej nauki i wiecie, przygotowania jakiegokolwiek, także jest dobrze, a na drugim troszkę pościągałem, ale lepiej może nie będę mówił, bo jeszcze ktoś to obejrzy, ale by był jajca. Nie, nic nie robiłem, nauczyłem się bardzo dużo, myślę, że też mi się udało, naprawdę. Jestem pełny nadziei tego, że właśnie mi się udało. Dobra, ja sobie przez łąkę tu przejadę. A gdzie ty to, powiedz, gdzie ty wozisz? Na tamto pole to duże moje, bo tam trochę jednak będzie tych rozrzutników, mi się wydaje. Nie wiem ogólnie, czy sobie tam jeszcze z jednej przyczepy nie wywiozę i dopiero na to jedno tu pole jedną. Bo później tak to resztę... Którędy ty wjechałeś? Co mówisz? Którędy ty wjechałeś? Przez łąkę sobie przejechałem. Jak nierealny, ja pierdzielę. Tak, nierealnie! Ja jak musiałem dojechać na pole, a nie miałem którędy i miałem daleko dookoła, bym musiał bierzeć koło cmentarza, nie? Tu to jechałem sobie przez łąkę kiedyś, jak miałem łąkę. A już nie masz? Nie mam, bo mi niepotrzebna była w ogóle. To po co ją miałeś? Kurwa, jego mać, ta twoja 60 jest niedojebana. To, no dawaj kurwa. Widłami ładuj. Jo, na 10 razy. Kurwa, wspomaganie byś założył. Dobra, mamy. Przepraszam bardzo, ona ma wspomaganie od tego, od żuka. Od żuka, kurwa, od Kamaza. No a myślisz, że co, że twoja od czego ma? Od Lublina? Od czego? Kurwa, co to jest? Nie wiesz, to jest Lublin? Nie. Ja pierdolę. Polonez? Nie, Lublin to jest taki bus stary. Współczuję ci, czym ty jeździłeś do szkoły. Trochę nowszy od żuka. Boże ludzie, on nie wie, co to jest Lublin. Nie oglądajcie go. Ja pierdolę Lublin. Kurwa, ja myślałem, że taka miejscowość jest w Polsce. Jeszcze, kurwa, jest, ale jest... Okno se wyjebałem! Bo Boże, kurwa, weź mi płacił teraz. Krowy mi się przez zimbią będą sikać. Pęchesz, kurwa. Zobaczysz. Kurwa, jutro będę miał tyle samo gnoju przez ciebie. Będą tak się będą. Się. Człowieku, tak się przestraszyła, że się obsrała. Zobacz, i będę miał jeszcze... Aj, kurwa, widłami chyba se posadzkę porysowałem. A czemu ty... Czemu się okno wybił? No kurwa, bo za wcześnie skręciłem. Tak widać. A czemu mówisz, że krowy się pochorują, jak to ciepło jest? Czy to no, lato ciepło. Jest? No, jeszcze słowo. Ogólnie to widziałeś, moc zimy wyszedł. Także zrobimy se ten. No i co ty byś kurwa w zimę robił? Nie, mocnieżymy se. Ty kurwa masz już to robić, musisz porządek na farmie, to ze dwa odcinki wyjdzie. Ty masz taki rozpierdol na tym gospodarstwie, nie? Czemu rozpierdol? Wszystko poukładane jest. Jo, typowy taki polski, nie no, nie obrażając Polaków, ale no zobaczcie, ja jestem typowy Polak i mam bardzo ładnie na farmie, tak? Ja też mam bardzo ładnie. Co u mnie kurwa krzywo stoi? Nie chodzi czy krzywo stoi, jest rozpierdolone po całym podwórku, niepoukładane w ogóle. Może jak i, nie? Może i układasz je równo, ale są rozjebane wszędzie. Spierdalaj. Dobra. Wychodzę. Kurwa. No i po... Ja pierdolę, muszę wyjść zobaczyć, bo przecież urwałem pół belki. Jakiej belki? Kurwa, chciałem... Za wcześnie skręciłem i wyrwałem od drzwi. Cały te, kurwa, jak to się nazywają? No, mów mnie, Andrzej. A ci 60 skatuję. No, wyrwałem. Kurwa. Pustaki, o, dwa. Będziesz mi płacił teraz. Czemu ja? No, około 60 jest taka niesprawna. Kurwa, obora? O, jeszcze słowo. Ej, ogólnie to pewnie prawie odcinek wyjdzie mi z tego. Nie, to ja pojadę sobie pracować. Kurwa, widzi tam moje sprzęgło? Ja pierdolę, Brączek, dobrze, ty tego nie widzisz. Czemu? Właśnie, ostatnio ktoś mi napisał, że za dużo kurw jest u nas na odcinkach. Ale no, tak ostatnio sobie pomyślałem, no bo... Niektóre, bo kurwa, słowo, przepraszam. No ono tak podkreśla dany wyraz, na przykład... No, jakby... Jać kurwa! Albo kurwa jać! No to... A jest to, jać! No to takie bez... No, mi się wydaje, że to tak, no jak jest... Tak jak mucha bez ucha. Bez emocji. No tak, mucha bez ucha, I tak, no w ogóle nie daje to klimatu, tak? Jać kurwa. No, albo kurwa moje pole. Na przykład, to kolejny taki. I no widzicie, no bez tego to tak lipa troszeczkę. No ja mu na przykład moje pole, nie powiedzieć samo. Poczekaj, bo ja muszę podjechać bardziej. No, będzie? Ale Bolek, ty po prostu nie możesz zrozumieć, że nas oglądają dzieci i rodzice tych dzieci są oburzeni naszym zachowaniem. O kurwa, rozjebałem szczepę chyba. Co, belka urwałeś? Mogą być oburzeni, no ale no czasami trzeba tego użyć. Wiem, że czasami jest to aż niepotrzebne, ale no dobrze, postaramy się. Ale no mówię, no czasami no to... Ja pierd...
Co? A, no, nic, bo nie mogłem wykipować. Dobra, już nie odzywaj się. Znaczy, odzywaj się. Tylko na temat. Ja talerzuję. Widziałeś w ogóle gdzie? Nie, zaraz podjadę. Dobra, kurwa, nawet nie chcesz przyjechać. Pojechałbym rowerem, ale nie chce mi się dymać. Gdzie ty jadziesz? Gdzie, znaczy, gdzie ty jesteś? Gdzie ja jadę? Zobacz, ile belek wyszło. O kurna, będzie takie zbieranie. No to lepiej zobacz, ile u mnie belek wyszło. No, tylko że za to powinieneś dostać przyczepę obornika za tyle twoich belek. Kurwa, ja na minusie wychodzę, jeszcze ci muszę rozrzutnik pożyczyć, bo mi w tamtym roku mnie rozpierdoliłeś. Nieprawda. No, łańcuchy dwa poszły, jeszcze żeś nie odkupił, tylko żeś związał tym sznurkiem. Od co powiązałki. Kurwa, byś drutem chociaż związał, albo byś ogniwka nowe. To nie. Po co? Chyba nie przyjechał do mnie. Zaraz pójdę. Jak ja już tu kończę? No to już przyjdę. Bo to będzie kukurydza w tym roku. Zasiana. Ej, ładny, popóki ładna pogoda, to ja chyba lecę do tego. Kurwa, przez rów jak się... Kurwa, nie wskoczyłem. Ej, ładnie ci to idzie. 60 tu już zdycha, widzę. Ledwo idzie. Gaszlak. Zobacz, jaki ja! Jak rękę ma wygiętą, tak! Jak to tu wygląda? Zresztą, jak ty naprawdę. Dzięki. Nie, no żartowałem. Nie, ładnie ci tu idzie, naprawdę. Co to będzie w tym roku? Kukurydza. Nie masz kukurydzy przecież. Jak nie, to będzie na ziarno. Nie no. Ty będziesz musiał. Dobra, na razie odczepiamy sobie i polecimy troszkę poprasować, nie będę cały odcineczek wywoził, wywiozę, tam mi została jedna przyczepa do wywiezienia. Gdzie? No, to jeszcze tu takie pole obok tego dużego twojego. Przystawię, przyłączę. Ja sobie wywiozę akurat na ten, na pole to jak wiesz. Poza... No, a ty mówisz, że za dwa odcinki kukurydza, a kiedy już rzucanie obornika? No to po kukurydzy już. No przecież obornik, zobacz, ludzie teraz dopiero ty to właśnie, ty to możesz wcześniej, no bo... ale nie, no ty, no przecież ludzie na sieczkę to akurat, zdążysz sobie i... Jak ja będę w następnym odcinku siał? Co siał? Rzepak. No a nie ten? Nie dajesz obornika pod niego? Deklu? No muszę dać, no ale ty, ja już się... To już kurde... No, wrzesień, październik? Nie, dopiero się kończy... Wakacje! Sierpień się dopiero kończy, więc muszę już mieć zasiane praktycznie rzepak teraz. Jo. Nie no, w następnym odcinku ty będziesz co robił? No ja to... Dobra, to najwyżej sobie będę ten, poził belki sam. O, a ja... No nie wiem, zobaczymy jeszcze. No, jeszcze słowo powiedz. Nie no, w twoim odcinku ja ci pomogę powozić, a w swoim odcinku ja będę woził obornik, a ty będziesz... A, no właśnie, no i o to chodzi. To ja sobie coś wymyślę, ja tu mam co robić. A może ty sobie rozrzutnik kupisz? Ciekawe jaki. Tak jak mój, przecież się dobrze sprzedaje. Widziałem, ja ostatnio jak szukałem na Allegro, było jeszcze kilka takich. Ja taki sam jeszcze kupię może. Nie, widziałem zielonego, w zielonych barwach. Taki sam, ale w zielonych barwach, czemu nie? No to tak to ty, to... bo kiedyś się akcje na dwa może zrobiło, no bo... Myślę, że byłoby niegłupi pomysł. Kurwa, chyba tam poprzeczniaka nie zrobiłem w tym stronie. Tak, dobra, jadziemy. Idzie mi pięknie, mamy 18 minut już nagrywane w filmiku. No tak, dzisiaj środa, dzisiaj jest wolne. Kurwa ludzie, jak to mknie ten czas. Dużo ludzi jeszcze ma czwartek, piątek wolny, albo mieli poniedziałek, wtorek. Ja nie wiem, moja szkoła nie ma, tak? Ja też nie. Pojebane. Ty to w ogóle ostatnio już nie miałeś wolnego. No moja szkoła jest jebnięta. No, pojebana w chuj. Dla nierozwoju... A no tak, no to takie dzieci robiły. Przecież żartujesz, mato, nie? O co ci chodzi? Muszę wyzbierać te twoje, kurwa, bizonem, co żeś nie pozbierał. Wakacje. Tu widzicie, aż trzy beleczki sobie ładnie, pięknie stoją z tamtego roku. Ktoś mnie podrzucił prawdopodobnie. No to ja ci je podrzuciłem. O Jezu, co poszedł. Zobacz, ta kukurydza. Dobra, bo ładnie idzie. Tu jeszcze będę miał ze... Poczekaj, raz, dwa... Jeszcze z jedna tu będzie. Tam jest jedna, jeszcze ze trzy belki będą. Gdzie? Dobra. Zamkłem komorę! Bęben maszyny jest pusty, zwolnienie blokady. A tam to ja mam chyba stależowane. O kurde. No ja tu sobie ładnie wyzbieram nieco z obrączek. Patrzcie, jak sobie tu jadę. Ja jadę talerzować w sumie. O kurwa, kołem przyjebałem. Jeszcze to koło domu tu mam. Dwa pola do stależowania jeszcze mam. Pierdoli Zbyszek. Przestań. Ja muszę w ogóle ten, kończy mi się trawa, jo. Zobaczcie, jak krówki bardzo ładnie jedzą. Kończy mi się trawka już w tym, więc będę musiał jechać kiedy zielonki daciąć.
Ogólnie tamte trzy belki, ty siana muszę zwieść kiedy. Zobaczę, jest jakaś... Albo nie będę owijał w tym roku. Będzie nakarmienie. Właśnie, nagram kiedy właśnie oprzątek od rana. Zobaczymy jak się to spisze. Dobra, mamy... O, widzicie, zabrakło nam 1% do wywalenia belki. Dobra, już mamy. Piękna beleczka. Prasa, jak widzicie, no nie jest w środku jakaś cudowna. Ja pierdolę, wysiadłem, teraz będę godzinę odpalał. Jak widzicie, moje sprzęgło wariuje. Co ja mówię, Boże, sprzęgło. Hamulec. Dobra. Czemu hamulec się wariuje? To chcesz to przyjać, to zobaczysz co się dzieje. Nie mam czasu, to leżuję. A, moja 60 zaczyna już powoli puszczać dymek. Kurde, ta sieczka po tym rzepaku taka gęsto, że talerzówka mi się zapycha. Nie dziwię się. Jak twój bizon ma taką samą sieczkarnię, no to... Kurwa, twój wcale nie ma. No i dobrze, bo mi nie jest potrzebna, bo ja dbam o krowy, ścilę im. Świeże, a nie kupuję od nie wiadomo kogo. Z Biedronki jest nieświeże. Jak ja krów nie mam. No. Ale masz świnie i ty swoim świnią na nie ścielisz. Żeś prasował o 6 rano. Świnią się nie ścieli. A co się robi? No, przebardzo, wypowiedz na temat tego. Co się robi ze słomą świń? Nic, daje się im pasze po prostu. O kurwa. Na paszy siedzą, tak? No. Srają ci na pasze? No nie, ale do jedzenia się im daje pasze. No a ty mnie pościelisz, to bo... A no tak, ty masz taką obolę, no że różta masz pewnie w oborze. Pewnie, że ten robot ci chodzi i gnój spycha. Nie no, ogólnie w takich małych gospodarstwach chyba się świniem ścieli, ale w takich dużych oborach chyba nie. No nie, no ale no, no przepraszam, ja pomyliłem, ty masz dużą oborę. Naprawdę. Kurde, sorry Brączek. Naprawdę, zapomniałem, wiesz? Na pół wsi. Ile wczoraj? 1000 sztuk oddałeś do masarni? Sam zabiję 1000 sztuk. Świnia prąd! Nie ładne się obali na lewą stronę czy na prawą. Kurwa. Nie, po prostu... Będzie jak w tym kabarecie, chciałem kupić drzwi. Zrzuciłem je do basenu i kablem dałem po prowodzie. Dobra, to by było na tyle, ja... Nie no, naprawdę to postawiłem je pod ścianą i wystrzelałem. Jak tych, jak Niemcy wystrzelali tych, Polaków. Jo, ej, teraz to żeś do przykład. Szmato, 11 listopada. No, dzisiaj akurat... 11 listopada, tak? Dlaczego nie wie? O właśnie, mogliśmy, że flagę pierdolą na 60. Dobra, także to by było na tyle. My dziękujemy wam serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się, cześć! Na razie!